Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku informacyjnym. Tworzę go bardziej dlatego, że ostatnio dosyć sporo dostaję komentarzy pod filmami. Ja sam na wiadomości prywatne czy na Facebooku odnosi się tam trzech dokładnie mówiąc pytań, trzech, czterech pytań, więc postanowiłem tutaj wam na nie odpowiedzieć, żeby po prostu było łatwiej. Pierwsze oczywiście było, co tak mało filmiku jest na kanale. Mówiłem to na Facebooku i to samo gdzieś tam o tym wspominałem, że aktualnie Minecraft, czyli bardziej ten sezon 9, będzie pokazywał się tylko i wyłącznie weekendami. Dlaczego? Czas. Głównie chodzi tutaj o czasówkę. Nie mam jej za bardzo dużo, więc postanowiłem, że tutaj muszę trochę skombinować, więc weekendy jak najbardziej są w porządku. W środę jeszcze też nie miał być Minecraft. Raz jest, raz nie ma. Widzieliście sobie, bo nie było. Teraz też go chyba nie będzie. Kolejną sprawą był oczywiście TechBlock. Pytaliście, co się stało, że serwer nie chodzi. Padła nam baza danych odnośnie wyspy, bym musiał ją cofać o 2 tygodnie w tył. Uznałem, że to nie ma większego sensu. Znaczy tak czy siak za 2-3 tygodnie powstaje nowa edycja. Właśnie też jest to, co też mnie pytaliście, kiedy nowa edycja TechBlocka. Za 2-3 tygodnie powinna ona już wystartować. Serwer stoi, jest już spawn wykonany. Kenar jest w trakcie tworzenia tego świata ogólnego i surowcowego, bo to będzie ogólnie już gra na tak zwanym otwartym świecie, czyli będziecie mieli normalny świat do zabawy i osobny jako surowcowy. Ten boss to chyba rozwiążemy. Będzie to chyba najlepsze wyjście i każdemu z was powinno to się spodobać. Paczka jest oczywiście inna, nowa. Dokładnie jakie tam mody są, wam nie będę mówił, bo jest tego sporo. Wszystko omówię, jak już po prostu będzie jakaś taka wersja, to będę mógł wam zaprezentować. Wtedy nagram króciutki filmik prezentujący właśnie nową paczkę, serwer, spawn i podstawowe jakieś tam funkcje, które ten serwer będzie posiadał. Kolejną sprawą jest oczywiście Terraforma. Miała ona wystartować już jakiś czas temu z Darkiem. Wyszło później wyjazd Kenara, mój znowu brak czasu. Paczka jest, serwer jest gotowy i na pewno się taka seria pokaże w ciągu tygodnia już na moim kanale i za jakiś czas na tej samej paczce, na tym samym serwerze ruszy serwer publiczny dla was do gry, byście też mogli pograć w Terraformę. Jest tam około 50-60 modów. Skupiłem się na modach bardziej takich survivalowych, takich, które urozmaicą wam grę, a nie technicznych. Jednak uznałem, że techniczne mody nie będą dodane do Terraformy. To będzie chyba lepsze wyjście, takie mam wrażenie. Tak samo zmieniłem, widzicie teraz, ułożenie pod nagrywanie vlogi, czyli po prostu dwa monitory, będziecie widzieli moją mordkę, no i z tyłu tak, okno. Bo siedzę przy oknie, z tyłu mam taki fajny parawanik zrobiony, że jestem oddzielony troszeczkę od pokoju. No, takie pseudo stanowisko. Jednocześnie teraz jeszcze tworzę sobie nowe okularki, więc wreszcie powróci save w okularach na odcinki. Czemu ich nie mam? Otóż pękły mi. Bo to już też tłumaczyłem kiedyś, że mi okularki pękły, więc ich nie mam. Ale już zaczynam sobie je tworzyć od nowa, więc 3-4 tygodnie okulary już powinny być u mnie nowe. Chodzi tutaj głównie o antyrefleksy, gdyż oczy mam zmęczone, pracuję 10-12 godzin, więc wiecie, że to troszeczkę czasu zajmuje. Tutaj zresztą widzicie meetupa, na którym po prostu było tak. I może jeszcze kiedyś na jakiegoś się wybiorę, mam taką nadzieję, zobaczymy jak to wyjdzie jeszcze w praniu. No i dobra, z takiej krótkiej informacji to będzie chyba już na tyle. Myślę, że częściej będę takie filmiki wstawiał, gdyż jest to mi prościej nagrać, szybciej mogę to nagrać, mogę wam dać swoje przemyślenia. A takie normalne serie z Minecrafta to tylko weekendami, czyli już tylko 2 odcinki w ciągu tygodnia. Więcej Minecrafta nie będzie, bo nie ma chyba większego sensu. Jak widzicie, film się skończył. Ja też kończę. Dzięki za oglądanie i do kolejnego materiału. Hej wszystkim.